Krótki film o bielactwie. Bielactwo jest to choroba nabyta autoimmunologiczna, w której dochodzi do ginięcia melanocytów. Melanocyty, czyli komórki w skórze, które odpowiadają za produkcję melaniny, która nadaje nam kolor. Co ciekawe, każdy człowiek, nieważne w jakiej rasie, ma taką samą ilość melanocytów. Tylko te melanocyty w ciemnych rasach więcej produkują melaniny, a w jaśniejszych mniej. I kilka liczb. Na bielactwo choruje od 0,5 do 1% populacji, 50% pacjentów ma poniżej 20 lat, a 80% pacjentów poniżej 30 lat, czyli w większości jest to choroba młodych osób. Co piąty pacjent z bielactwem ma również osobę w rodzinie z bielactwem, czyli do pewnego stopnia jest to choroba genetyczna dziedziczona. Nie wiadomo dokładnie, co prowokuje ginięcie melanocytów. Prawdopodobnie mogą to być infekcje, bądź stres, bądź urazy. Standardowy pacjent to jest młody, zdrowy człowiek, któremu pojawiły się białe plamy na ciele. U pacjentów z bielactwem częściej współistnieją również inne choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca, niedokrwistość z niedoboru B12, choroby tarczycy, toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i takie podobne. Taką najważniejszą cechą bielactwa jest jego nieprzewidywalność. Czyli do końca nie wiemy, jak to będzie się zachowywało. Wiadomo, że dochodzi najpierw do przejaśnienia się skóry, czyli robi się jaśniejsza plama, potem całkowicie się traci pigment, jest biała plama, dochodzi do stabilizacji, czyli przez jakiś czas jest ta biała plama i potem po jakimś czasie może dojść do repigmentacji, czyli na początku takie plamki ciemniejsze się robią przy mieszkach włosowych i może dojść do repigmentacji. Czasami trwa to bardzo długo, rok, dwa lata i naprawdę trudno przewidzieć jej przebieg. Bielactwo często dotyczy takich obszarów widocznych, czyli powiek, nosa, okolicy ust, twarzy, opuszków palców, ale także okolicy pachwin, genitaliów czy okolicy pępka. Ciekawostka jest taka, że w 2019 roku opublikowano pracę z Korei na dużej grupie pacjentów, która pokazuje, że pacjenci z bielactwem rzadziej chorują na nowotwory takie jak jelita, jajnika bądź płuc. Częściej natomiast raka tarczycy. Jest to pewnie związane z tym, że układ immunologiczny jest bardzo sprawny u tych pacjentów, wręcz zbyt sprawny i rykoszetem atakuje wszelkie nowotwory, które pojawiają się w narządach wewnętrznych oprócz tarczycy. Rozpoznanie bielactwa jest w większości przypadków łatwe, szczególnie latem jest większy kontrast, bo pacjenci opalają zdrową skórę i bardziej uwidoczniają się plamy bielacze. Jeżeli jest trudno widoczne, można użyć lampy UDA, która podkreśla różnicę w zabarwieniu skóry prawidłowej i skóry z bielactwem. Jeżeli chodzi o leczenie, mamy leki miejscowe, które mają co najwyżej 50% skuteczności. Niektóre okolice lepiej poddają się leczeniu, takie właśnie, które są z włosami, natomiast te, które nie mają włosów, czyli opuszki palców, najtrudniej repigmentują. Potrzebna jest edukacja pacjenta, aby zrozumiał, że leczenie może potrwać bardzo długo i nie nastawiał się na szybką repigmentację w większości przypadków. Oprócz leczenia miejscowego mamy coraz lepsze metody leczenia, mamy fototerapię, a także z nowych metod, które dopiero są testowane, to są wszczepiane implanty podskórne plus fototerapia, to jest AMT i fototerapia UVB. A także wychodzą nowe kosmetyki, takie, które kładą barwnik na skórę i który utrzymuje się kilka dni, co jest już korzystniejsze dla pacjentów, bo to wszystko, co do tej pory można kłaść na skórę jako kamuflaż, przeważnie zmywało się po jednym dniu. W obecnym czasie mamy przełom dziejący się w leczeniu bielactwa i wchodzą nowe leki biologiczne czy inhibitory jak zarówno miejscowe, jak i doustne, które mają bardzo obiecujące wyniki w badaniach klinicznych i są już powoli dostępne także i w Polsce. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania na temat bielactwa, zapraszam do kontaktu na mail podany niżej. Dziękuję.